Witam, Mariusz Rodziewicz, portal GK24. Jesteśmy przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie i pytamy kierowców, czy remonty w mieście, a jest ich niemało, im przeszkadzają. Zaczynamy. Proszę pana, dla mnie dobrze. Ja nie widzę tutaj jakichś wielkich problemów. Co prawda dojeżdżam z pracy do domu tylko. No nie, jak się pewnie znak miasto, topografię, to można spokojnie można pojechać. Ominąć. Można ominąć, można pojechać. Kwestia znajomości miasta, o tak. Nie wiem, bo nie mam samochodu, mało jeżdżę. Ale właśnie jechał pan taksówką. Miał pan problemy z przejechaniem? Nie. Niestety nie jestem mieszkańcem Koszalina, ale w porównaniu do mojego miasta jeździ się lepiej na pewno. Dobrze się jeździ. Nie przeszkadzają te remonty, które są w mieście? Nie, nie przeszkadzają. No, jakoś dajemy radę jako kierowcy. Nie ma problemu. Nie jest fajnie, ale damy radę. No, dosyć ciężko się jechało. Ja akurat jechałem z Darłowa, teraz nie wiem, czy jakiś wypadek czasem też nie był przed Koszalinem. No, ale jakoś szczęśliwie się udało dojechać. Gdzieniegdzie jest fajnie, ale tam na przykład przy dworcu jest tragedia, nie? A tak to na pewno zmiany idą na lepsze, więc można oczekiwać, że będzie lepiej. Praktycznie, no, tu centrum i te, gdzie najbardziej, najwięcej tych remontów, nie? Gnieźnieńska, tu centrum i no i ten kawałek jeszcze Zwycięstwa, jak oddadzą do użytku, to już będzie inaczej. Może niekoniecznie remonty, ale blokuje się koło dworca PKS. Nie ma na Szczecińskiej, jadąc ze Szczecina w stronę miasta, tam przed rondem, przed torami też jest, zator się robi. I to są pory bardzo różne, nie ma reguł. No ale remonty są, będziemy mieć lepsze drogi, no to jakoś przetrwamy to. Mnie to nie przeszkadza, mając na uwadze to, że będzie lepiej w przyszłości. Z rana, no ranne, jak do pracy ludzie, tak? No i później te godziny szczytowe to tak już 14-17, a potem już znośnie. Uważam, że akurat w sezonie takim urlopowo-wakacyjnym może niekoniecznie trafny, bo to jeżeli pogoda sprzyja, dużo ludzi przyjeżdża nad morze. Natomiast trzeba też zrozumieć i to, że to jest kwestia, są w danym momencie pieniądze, jest inwestycja i no cóż, trochę bólu, ale trzeba sobie radzić, więc też nie ma co utyskiwać na siłę. No myślę, że nie. Myślę, że to jest no, bez sensu, skoro tu tyle ludzi przyjeżdża i z Polski i pewnie jeszcze ze świata, no to powinno być to robione poza sezonem. No myślę, że niedobry, ale powiedzmy, jeżeli też myślę, że nie mam być może innej możliwości. Trudno mi powiedzieć na ten temat. Ewa, no a kiedy? No może jakby wcześniej zaczęli, bo pogoda w miarę dopisywała, no to by to inaczej szło, ale no nie ma, no zimą nie można robić, tak? Takich rzeczy. No kiedyś to trzeba zrobić, zimą tego nie można robić, tak? Więc no trzeba to zrobić chociaż latem, bo jak warunki na to pozwalają i tyle, nie? No po prostu trzeba być cierpliwym i tyle, no widzę, że to robią fajnie, porządnie, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I co, jesteście zaskoczeni odpowiedziami? Jak widać, kierowcy z Koszalina no pobłażliwie patrzą na remonty w mieście, uważają, że im nie przeszkadzają, a jeżeli przeszkadzają, no to za jakiś czas ich nie będzie, a będziemy jeździć równymi drogami. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Pozdrawiam, Mariusz Rodziewicz, GK24.